Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagramy w Need for Speed Most Wanted. Wyciszę tylko telefon, żeby nam tu nikt nie przeszkadzał. Dobra, rzuć wyzwanie, ścigamy się z Mingiem. Mamy tor i próbę prędkości. Okej, ciekawie. W ogóle tor mamy najpierw z przeciwnikami, to 48. To będzie krótkie, będzie szybkie. Ale dobra, mi to pasuje w sumie. Lecimy z nim. Wczytywanko. A, kolejny z obstawą przyjeżdża. Dobra. On oczywiście ma to Lamborghini Gallardo. Także no będzie chyba trochę nieciekawie, wydaje mi się, bo autko pewnie jest potężne. Chociaż to nasza Mazda oczywiście... Co to jakiś Subaru robi? Co to za scenka? Co tu się dzieje? Oczywiście nasza Mazda również jest dobra, bo powiem wam, że jeszcze bardziej ją ulepszyłem poza odcinkami. No i ten jak zepchnął. No i muszę przyznać, że już autko jest super. Mam nadzieję, że damy radę właśnie z Mingiem. A my tu cierpliwie czekamy na starcie, on się tam popisuje! Kurde, panie Jacku. Dobra, już tam pan tak nie gazuj. What? Dobra. Aha, bo my śmiesznie startowaliśmy. Śmiesznie startowaliśmy, moi kochani, z jakiegoś tam skrótu, a nie bezpośrednio ze startu. Oj, to było niedobre, No i wziął mi niestety, no ale dobra, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Na razie nie panikujmy. Tak, oczywiście on ma skrypt, że wyprzedzi mnie teraz na 300 metrów. Standard. No może go jeszcze dogonię. No śmiesznie, bo już go powinienem doganić. No i to będzie do powtórki, co... O, nie, dobra, ja to powtarzam. Muszę przyznać, że kolczatki trudno dosyć ominąć, zwłaszcza jak stoją koło nich SUVy. No i co ja tam jeszcze musiałem? Pościg 7 minut, podczas gdy pościg mam 4 stopnia na starcie, nie? Czajcie, tak się ścigać 7 minut z policją i nie dać się złapać, no jest dosyć trudne, muszę przyznać. Także... także muszę przyznać, że no było trudno, żeby w ogóle z Mingiem się ścigać, ale ostatecznie mi wyszło. Jen, jaka głupia trasa, co chwilę jakieś zakręty. Co to jest? Aha, to czas jego okrążenia była ta minuta, dobra. No okej. Okay. Dajemy radę. Przypadkiem prawie w ten skrót wjechałem. Byłaby niezła lipa, jakbym tam wjechał. Dawaj, dawaj, nitro, nitro, nitro. Okej. Okay. Bo wziąłby nas znowu. Dobra. Staramy się oczywiście wybierać drogi, które nam jak najbardziej skrócą trasę. Oj, coś on się tam chyba wyłożył. No, my się też prawie wyłożyliśmy, na szczęście tylko prawie. Bo się skupiłem na nim. Dobra. Także teraz powinniśmy sobie poradzić. Ale żeby jakieś głupoty nie zrobić. I będzie okej. Okay. Teraz nitro gazujmy na maksa, Róbmy jak najwięcej. No i on już mnie zaczyna doganiać magicznie, nie? Kocham te skrypty w tej grze, to jest cudowne. Szkoda, że ja nie jestem tego skryptowany. No ale cóż, no nie będę nic już tu mówił. Nie marudźmy. Chociaż pamiętam, że właśnie gracze strasznie na to narzekali. Pamiętam jak z wujkiem grałem i... i on tak marudził, no co on mi tak nagle dogania, co jest? Pamiętam to dokładnie. No niestety, na to się narzekało i dalej się narzeka. To jest chyba jedyna wada tej gry. Dobra, ale moi kochani, mimo wszystko wygraliśmy, udało się. Super. Za drugim razem, co prawda. Ciekaw jestem, czy za tym pierwszym razem bym wygrał, ale dobra, nieważne. Lećmy jeszcze raz. Próba prędkości tym razem. Tego się trochę cykam. Bo po pierwsze, no musimy być pierwsi. A po drugie... Musimy... Nie, dobra, tu nie nitro. A po drugie musimy jak największą prędkość wyjąć, tak? Więc no... Mamy tutaj podwójne wyzwanie. No jak mnie pcha, typu? Panie, co pan tak pchasz? Okej, epicki skok oczywiście. Także mamy, moi drodzy, podwójne wyzwanie jakby, więc no, nie będzie wcale tak prosto. Muszę przyznać. Okej. Okay. No to, żebym teraz odwalił. Chciałem przygazować, żeby mieć jak największą prędkość i przez to tylko straciłem. Bo on mnie wyprzedził teraz. Ale dobra, jak będziemy mieli większą prędkość od niego, to nie szkodzi. Teraz gaz, gaz, gaz. Dobra. Chyba
Bardziej mi irytują, wiecie co, ujemne punkty w tym trybie, że... Że niestety, jak jesteśmy drudzy, to właśnie mamy te ujemne punkty. I to jest lipa. Poprzez te durne, ujemne punkty ja mogę przegrać, nawet mimo tego, że będę miał o wiele większą prędkość niż on. Tą prędkość, jak to się ładnie mówi, sumaryczną. Także musimy go dogonić, przynajmniej się postarać, żeby nie być za bardzo w tyle. Jak będziemy za bardzo w tyle, no to właśnie... Właśnie będziemy mieli ten problem, że będę tracił punkty po prostu, jak on dojedzie na metę. No i wtedy już szans nie będzie na wygraną. Niestety. Bo widzicie, ja jadę więcej od niego, no ale... On jednak niestety jedzie szybciej ode mnie. Jest cały czas pierwszy. To jest niedobry, niedobry. O matko, co ja zrobiłem? O, wow, wow, dobra, wyrobiłem na tym, na czym spierdzieliłem, dobrze. Dobrze, dobrze. Nie ma wyprzedzania, typie, won. Ja pierdzielę, frajerze jeden. Jak on mnie wziął znowu teraz, no, kurde. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. Jedziemy, Malina, jedziemy. Jak on mnie spycha, skubany, no. Kurde, mam taką przewagę, no nie spierdzielmy teraz tego, no. Come on, come on. Dobra. Wjechałem co prawda w auto, ale... Mam wciąż przewagę i widzę już metę. Także powinniśmy dać radę w tym momencie. Uwaga! Jest! Mamy to! Dobra, super! Mieliśmy tyle przewagi nad nim, chyba 200 na godzinę aż. Huh! Okej. Okay. Pokonanym. Dobra. Teraz dawaj mi auto, gościu. Nie, może weźmiemy tą kartę środkową. Zobaczymy. A w ogóle co, czym są te karty? Unikalne ulepszenia, części, ulepszenia osiągów. Tam. Już lepiej auto losować chyba. Dobra, może lewa. O! No i super, udało się, dowód rejestracyjny. Może tym Lamborghini będziemy jeździć. Kim ty jesteś, jakiś kurde łysy? Webster, okej. Okay. I kim ty jesteś? On korwetą jeździ, okej. Okay. Webster cały czas gada o autach, osiągach, wyścigach, bla bla bla. Nigdy nie zamyka gęby. Ubzdurał sobie, że kiedyś dojdzie na szczyt. Kiedy nie jeździ w wyścigach ulicznych, kręci się na legalnych imprezach. Wybebeszył wnętrze swojego wozu z wszystkich zbędnych elementów, aby zmniejszyć jego masę. Okej. Okay. Dobra. Już mamy szóstą pozycję na czarnej liście. Już niewiele nam brakuje do Razora, moi drodzy. Camden Beach pochodzenie, okej. Wow. No nie powiem, ładna korwetka. Chociaż, powiem, że ja szczerze osobiście jakoś nie lubię zbytnie motywów związanych ze szkieletami. Jakoś tak średnio mi się podobają. Ale korwetka ładna, no. Nie powiem. Dobra. To jeszcze oczywiście pewnie jakąś rozmowę będziemy mieli. So, how does it feel? Number 6 on the blacklist after coming back from nothing. Who would have thought? It's gotta feel good. Keep it up. Keep it up. Dobra. To wracamy do kryjóweczki, moi kochani. No i zobaczmy, jakie wymagania są, żeby zmierzyć się z Websterem. O, notowania mam. Super. Dobra, 7 wyścigów znowu. No okej. Okay. To zobaczmy, jakie mamy najkrótsze te wyścigi. 16, 13, 14, 9, próba prędkości. Dobra, lecimy. Aj, te próby prędkości, wolę próby czasowe, no ale cóż. Niech już bijdzie. Dobra. Lecimy. 3, 2, 1. Siup, dobra. To był niby doskonały start, no średnio mi coś ten start wyszedł, muszę przyznać. No jak wy pchacie, co za ciule jedne, no. Co tu się dzieje? Co to był za dźwięk silnika? To brzmiało, jakby kosmici nas najechali, słyszycie to? Śmieszny, śmieszny dźwięk, śmieszny. Trzeba przyznać, no koleś mnie wziął i to ostro. Ale oskryptowany. Oskryptowany jak nic, no patrzcie jak on ciśnie. W ogóle gdzie jest fotoradar, bo my tak jedziemy, jedziemy.
Okej, widzę, że jestem pierwszy. Wow. Nieprzyjemna trasa, muszę przyznać. Strasznie nieprzyjemna trasa. Zakręt na zakręcie. You rollin', rollin', dawaj, rolujemy. Wow. You rollin', rollin'. Siup, 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 walimy drifta. O, ja pierdzielę. Ajajaj, dobra. Nie wjechałem, to najważniejsze. Ale trasa do dupy, muszę przyznać, same zakręty. Średnio mi się podoba. Fotorada w zarąbistym miejscu, nie? Na zakręcie centralnie. To jest dopiero, kurde, 200 IQ. No co mnie wyprzedzasz? Tym, co ty masz? Nawet nie wiem, Porsche chyba to jest jakieś. Dobra, żywcem mnie nie weźmiesz. O, ja pierdzielę, jaki skręt! Dobra. I drugi! Nie! Nie, 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 shit! Dobra. W taksówkę, wiecie, w taksówkę. Dobrze! A wjechał. Sprowokowałem go trochę, żeby wjechał. You rollin', rollin'! O kurde! Panie Jacku, co to było? No jedź, 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 no. No nie, jak mnie blokuje? Dobra, największą mam prędkość na szczęście jeszcze. Jedziemy, 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 jedziemy. On się tam zablokował jakoś. Więc na szczęście jestem... Uuu! Na szczęście jestem pierwszy, już kamera była taka, że myślałem, że się wpierdzieliłem, ale na szczęście nie. Dawaj, dawaj, mazdunia, dawaj, dawaj, dawaj! 216. No nie, no głupi Wolf, jak, no spadaj! Ja pierdzielę. To nieźle. Nie wiem, mam prawie 100 przewagi, no ale wiecie, jak to bywa z tą przewagą. Nie, co ja zrobiłem? No tak, jeszcze ostatni dojadę, nie ma, spieprzaj. CO TO JEST?! No nie wierzę! No nie wierzę! To jest żart! No koleś, ja pierdzielę! Powaga! No ja pierdzielę! Przez takie gówno jestem drugi! No nie wierzę w to! Naprawdę? Koleś wjechał centralnie w ciężarówkę? Dobra, moi drodzy, wygrałem ten wyścig. Tym razem nikt nie wjechał w ciężarówkę. Nie no, ja pierdzielę, co to było, nie no, masakra. Dobra, w ogóle zmieńmy sobie auto. Zobaczmy. Wow, to Lamborghini są niebo lepsze. Patrzcie. O kurde. No to mazdunia, chyba muszę ci powiedzieć niestety do widzenia już w tej grze. Szkoda. Kurde, tyle tym autem jeździliśmy. Aż taki sentymet mi złapał, muszę przyznać w tym momencie. 13,8 sprint, dobra, lecimy, no to... Okej, no niestety, no skoro Gallardo jest lepszy od Mazdy, no to cóż, no pora na zmianę, tak? No tą Mazdą jeździliśmy przez pół gry prawie, że więc najwyższy czas coś zmienić. Zobaczymy, jak się tym Lamborghini będzie jeździło. O ja pierdzielę, jaki to jest dzik! O ja! O kurde, jak to ciśnie! Co jest? Ja nie wiem, co się dzieje. Ja pierdziu! Jak to zapieprza! Tego się nie spodziewałem. O kurde! O kurde! Co jest? Brzmi jak odkurzacz, ale... Ale jedzie cudownie. Jak się tym... O panie! Aż nie wyrabiam, co się dzieje. No dobra, skupmy się, bo to jest sprint, a nie próba prędkości, czy jakaś tam inna, także... Tu muszę być pierwszy cały czas. Ja pierdzielę! Ale jak to ciśnie! Ja nie wyrabiam w ogóle, co się dzieje, nie? Nie nadążam, nie nadążam za tym Lambo. Ja pierdzielę, jaką moc ma to Gallardo. Co jest? Ja powiem wam szczerze, nie pamiętam zupełnie tego auta. Kurde. Masakra. Znaczy nie pamiętam auta, w sensie nie pamiętam, że ono takie osiągi miało. W takim razie zarąbiście, że je dropnęliśmy od Minga. Wow, nie no, jeździcie tym niesamowicie. Także moi drodzy, niestety, ale Mazda już pójdzie w odstawkę, wydaje mi się. I właśnie będziemy sobie teraz jeździć tym Gallardo, przynajmniej dopóki nie będziemy mieli jakiegoś lepszego auto. Jak to ciśnie! Masakra. Nie spodziewałem się aż takiego dobrego auta, muszę przyznać. Nawet w miarę wyrabia na zakrętach. Jak się bardzo rozpędzę. Mówię, brzmi trochę jak taka... Nie wiem, jak takie trochę żelazko, odkurza czy coś takiego, ale... Ale jedzie świetnie, jedzie świetnie. Kurde.
Ja w ogóle nie myślę o tym, że ktoś mi na dupie siedzi, a niestety koleś mi aktualnie na dupie siedzi, przyspieszmy może. Spadłowa, kurde, no przecież, no jak on mnie bierze takim szajsem, no? Ja pierdzielę, ja mam takie galardo, a on mnie bierze, kurde, jakimś wypierdkiem, no, jak to działa? Dobra, teraz ciśniemy, on widzę, że tam się trochę zawiruszył, dobra, moi kochani, także ten sprint już raczej będzie wygrany. Ale problem w tym, że muszę uciec policji w tym momencie, więc robię tu cięcie, widzimy się w kolejnym wyścigu. Dobra, moi drodzy, jestem po cięciu, lecimy kolejny wyścig, odpaliłem próbę prędkości tym razem. Była najkrótsza trasa, także lecimy, ale powiem jak to Lambo ciśnie, nie? Nie wygląda może jakoś mega cudownie, ale ciśnie niesamowicie, naprawdę. No niestety, tak jak mówię, Mazda ostatecznie już pójdzie w odstawkę. Ło, ale skok. Mazda pójdzie już ostatecznie w odstawkę, niestety, no ale cóż. No. Bardzo dobrze mi służyła, więc... No, że przyszło lepsze auto na jej miejsce, to wiecie, no prędzej czy później to się musiało stać, nie? Ja tą Mazdą nie dałbym rady nawet już, myślę, później pokonywać tych najlepszych z czarnej listy pokroju, nie wiem, Roniego, który jest na trzecim miejscu, jak wiemy. No nie dałoby rady już to auto po prostu. Na takim etapie. Także tak czy siak, no prędzej czy później przyszłaby pora na zmianę tego auta. Ale tak jak mówię, no służyło mi świetnie i będę je bardzo dobrze wspominał, zresztą jest to moje ulubione auto, prawda, z Most Wanted. Mimo tego, że właśnie Lambo ciśnie więcej, to jednak Mazda mi się designowo po prostu o wiele bardziej podoba niż Lambo, to Gallardo. Jak się tym cudownie jedzie, ja pierdzielę, to w ogóle wyciska, nie? Już 302... Nie, ło! Ja pierdzielę, jak ja bym się w to wpierdzielił, teraz to byłaby lipa niedługo. Nie, no ile my już jedziemy, moi kochani. Aż normalnie humor mi się poprawił, bo dzisiaj mam średni humor, muszę przyznać. Niestety trochę taka przykra rzecz mnie spotkała, ale to nie będę wam mówił. To opowiem wam później, jak już niespodzianka dojdzie do skutku, bo jest to związane z niespodzianką, ta przykra sytuacja. Także to wam opowiem już... Oj, koleś ma większą prędkość ode mnie, niedobrze. Także to już opowiem wam, moi drodzy, później. No i niestety przegrałem wyścig. Goddammit. Nie, pierwszy jestem! Na styk! Dobra. Aha, już mam oczekiwania, dobra. Ale ja to robię cięcie, widzimy się w kolejnym wyścigu. Dobra, moi drodzy, witam was po cięciu. Lecimy kolejny wyścig. Tym razem mamy próbę czasową. Próby czasowe są fajne, są w porządku, lubię je. Zwłaszcza jak jeździ się takim zarąbistym autem jak Lambo Gallardo. I zobaczymy jak to pójdzie. Jak to ciśnie! Ja mówię, że Mazda tak szybko wyciąga stówę. To Lambo to jeszcze szybciej. To jest masakra, co to Lambo robi, naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego auta, nie spodziewałem się, że ono będzie aż tak cudowne. No to 300 z palcem w życiu wyciąga, nie? Mówię, designowo ogólnie Lamborghini mi się średnio podobają, ale o wiele bardziej wolę Mazdę pod tym względem. No ale Lambo jednak jest lepsze w osiągach, nie? Jednak to osiągi grają główną rolę w tej grze, a nie wygląd. Jak to ciśnie, jeszcze ta gitara w tle, no masakra. Ta gra jest cudowna. Dobrze zrobiłem z tego serię, bo powiem wam szczerze, wahałem się przez chwilę, czy nagrywać tą grę, czy nie. Bo ogólnie sam sobie prywatnie chciałem w nią zagrać i zagrałbym sobie na pewno z serią czy bez, ale... Wow. No, ale właśnie zastanawiałem się, czy ją nagrać, czy nie. No i bardzo dobrze zrobiłem, że nagrałem jednak. Obawię się świetnie, a przy okazji mogłem was też zabrać w taką trochę... podróż nostalgiczną, można powiedzieć. Kurde, jak to na zakrętach wchodzi, no masakra to Lambo. Cudowny jest. Moja niunia. Wow. Dobra. Ja pierdzielę, to w ogóle się nie ślizga, nie? W szoku jestem. Teraz to możemy wszystkich ścisnąć, panie Jacku. Na luzie. Ja pierdzielę, ile my jedziemy? 340 prawie! Wow! O, goddammit.
Dobra, nie zareagowałem na zakręt, tak się rozpędziłem, poszedł! I tyle by było. Poleciał, kurde. Nieźle, żem poleciał, nieźle. Kurde, ale mi się gorąco w tym pokoju zrobiło. Za ciepło, za ciepło. Ale mam drzwi zamknięte, więc się nie dziwię, goddammit. To taksówka odleciała w ogóle, wow. Bardzo dużo tirów jeździ w tej próbie prędkości, zauważyliście to? Ogólnie strasznie dużo aut nam przeszkadza teraz. No i dobra, mamy to, jeszcze ponad pół minuty w zapasie mieliśmy. Super. Dobra, już tam policja mnie chciała szukać. W dupie z nimi! Ścigamy się dalej, co my jeszcze mamy? Musimy chyba trzy wyścigi jeszcze rozegrać, tak jest, trzy wyścigi. To wiecie co, ja mam sobie tą próbę czasową znowu walną. Co prawda ona nie jest jakaś najkrótsza, ale lubię te wyścigi, dlatego sobie będę najwięcej grał, jak jest opcja. Bo niestety już wszystkie wyścigi poniżej 10 km zagraliśmy, także... już... Wiecie, dla mnie wyścig poniżej 10 km jest krótki, dalsze to już tam bez różnicy ile trwają. Więc tak czy siak musimy grać już te wyścigi no dłuższe. Mam nadzieję, że jakoś specjalnie się odcinek nie wydłuży. A jeśli się wydłuży, to przepraszam z góry. Ale widzicie, no... wymagań jest naprawdę coraz więcej, żeby ścigać się z kolejnymi typami z czarnej listy. W ogóle właśnie swoją drogą, moi drodzy. Żeby ścigać się z Mingiem, musieliśmy zaliczyć strasznie trudne kamienie milowe. Bo potrzebowałem 7 minut pościgu na czwartym poziomie, czajcie to. Bo jeździłem tą Mazdą moją, nie? Na pościgi. Miałem już tam czwarty poziom tego pościgu już od startu. Także no, naprawdę bite 7 minut ścigać się z suwami, męczyć się z kolczatkami, z policją, znaczy z policją, ze śmigłowcem policyjnym, no, z tymi czarnymi, szybkimi radiowozami, suwy, no kurde, trudne to było, nie, muszę przyznać. I przyznam też się wam bez bicia, że złapali mnie kilka razy. Chyba 3 razy mnie złapali, z tego co pamiętam. I nie mogłem zaliczyć tych cholernych kamieni milowych, ale na końcu się nareszcie udało. Wiem, pewnie zaraz powiecie, że o, Kamal, mogłeś sobie przecież zagrać te fotoradary. Fotoradary zagrałem wszystkie, po prostu i tak potrzebowałem jeszcze jednego kamienia milowego, który mogłem uzyskać tylko w pościgu właśnie, nie? Także te fotoradary za wiele mi nie dały, bo tak czy siak musiałem właśnie grać jakiś pościg. I muszę przyznać, no łatwe to naprawdę kurczę nie było. Ta policja na czwartym poziomie jest tak upierdliwa, że ja cię pierdzielę, panie Jacku. Bo wiecie, ściągnąć sobie policję na kark nie jest trudno. Gorzej, jak później im uciec. Muszę przyznać, że no na pierwszym poziomie wiadomo, ucieczka nie jest jakaś trudna, ale później właśnie na poziomie mniej więcej już trzecim, czwartym, no to ucieczka, inaczej, na czwartym, bo wtedy się śmigłowiec pojawia. Na czwartym jest już naprawdę trudno uciec, bo już policja strasznie wam siedzi na dupie, co chwilę macie jakieś blokady, co chwilę was jakieś suwy próbują staranować, także na czwartym poziomie pościgi są już naprawdę trudne, żeby je ogarnąć i muszę przyznać, że właśnie dałem się kilka razy złapać. Bo przykładowo jakiś SUV we mnie wjechał, no i nie mogłem się ruszyć, bo już otoczyła mnie policja i koniec, nie? Już po wyścigu, znaczy po pościgu. Już nie było co zrobić. Także no... no było trudno, przyznaję, ale na szczęście się udało. Mam nadzieję, że kamienie milowe, żeby ścigać się z Websterem, będą łatwiejsze do zaliczenia. Bo mówię, póki co właśnie najbardziej się męczyłem z kamieniami milowymi, jeśli chodzi o Minga, nie? Muszę przyznać, że ten przeciwnik sprawił mi najwięcej problemów, jeśli chodzi o kamienie milowe, a był najłatwiej, jeśli chodzi o ściganie, nie? Taki paradoks trochę śmieszny, no ale tak było. Dobra, 85% mamy, także zaraz powinniśmy być już na końcu. Dum-dum-dum-dum. No właśnie ciekaw jestem tych kamieni milowych. W ogóle zresztą widzieliście, że jak Webster nam wyskoczył jako przeciwnik już i ile potrzebujemy na niego notowań, to ja już miałem te notowania zaliczone, bo podczas jednego pościgu, moi drodzy, z policją walnąłem prawie 1 000 000 notowań, nie? Na jednym pościgu. Także no było grubo. Nie wiem, jakim cudem mi się udało uciec wtedy, ale strasznie się męczyłem, żeby właśnie ostatecznie policji uciec. Dobra, teraz tak. 5 wyścigów, okej, to jeszcze 2 musimy zagrać. Jeszcze 2. Prób czasowych już nie mamy, to może niech będzie sprint. Zagrajmy sobie tego sprinta. Dobra, jeszcze 2 wyścigi. Lecimy. Tu.
No okej. Koleś punciakiem jedzie, no żartujecie sobie? Kurde, no punciak z Galardo się ściga, no to przecież to tak jakbyś... Nie wiem, no jakbyś malucha postawił obok... Nie wiem, w sumie obok korwety na przykład. No kurde, no szanujmy się. Chociaż założę się o wszystko, że ten punciak będzie tak oskryptowany, żeby mnie wyprzedzać. Mimo, że to jest punto. Mogę się założyć. Nie wiem o co, ale mogę się założyć. Bo trochę mnie miotło, ale to w sumie dobrze, bo ja tak musiałem trochę wejść driftem, żeby wyrobić na zakręcie. I co, ten punciak mnie dogania? Nie widzę w lusterku niestety. Okej, na razie nikt mnie nie dogania, bo się w coś tam wpierdzieli. Także na całe szczęście mamy dużo teraz przewagi. Przyzwyczaiłem się już do tego dźwięku silnika z Lambo, także już nie brzmi dla mnie jak jakaś niedorobiona, niedorobiony odkurzacz, czy jakieś niedorobione żelazko. Także jest okej. Kurde, 350 prawie wyjąłem na liczniku, masakra. Jeszcze ta muzyka, ja pierdzielę. Jaka ta gra jest świetna. What the hell, co to było? Skąd ten tir się tu wziął? Ja się pytam. Kurde, na szczęście wszyscy w niego wjechali. Zablokował się cały ruch. Także... Dobrze, że ja wjechałem w niego pierwszy, bo też automatycznie pierwszy wyrobiłem, żeby uciec, dzięki czemu nie straciłem praktycznie prowadzenia. Co to za trasa w ogóle? Co to? Kurde, Need for Speed Offroad? Gdzie ja jestem? Oh, come on. Nie gramy w żadnego offroada. No i muszę przyznać, że na offroadzie to auto nie wyrabia. No niestety, no wiadomo, no Lambo jest przystosowane przecież do ścigania się na asfalcie, a nie kurde po jakiejś trawie. Co to jest za tor w ogóle? Że pół wyścigu to jest trawa. Co to miało być, pani? To nie The Crew. W sumie zagrałbym sobie w The Crew, fajna gierka to była. Może nagramy też? Może, czemu nie? Czemu by nie nagrać The Crew? Bo mówię, bardzo mi się ta ścigałka podobała. Fajną fabułę miała jak na grę wyścigową. To modyfikowanie aut też było fajne, to właśnie takie wbijanie poziomów. Ściganie się różnymi typami aut, czy to muscle carami, czy właśnie jakimiś offroadami. Fajny było The Crew, muszę przyznać. Mega mi się podobało. Nie, cholera jasna, nie. Dawaj Lambo, dawaj, ciś, bo nas doganiają, ciś, malina! Jeszcze! O cholera, dobra. Dawaj, nie, bo ten punciak pewnie nas goni, założę się, że nas goni ten punciak cholerny. Dawaj, jeszcze, malina, jeszcze! Jeszcze trochę musimy, o cholera, dobra, spokojnie, mamy to. Damy radę, czy damy... W ogóle właśnie, bo budowniczy to jest taka śmieszna bajka, bo... W sumie na samym intrze tam był spoiler, że dadzą radę, nie? Tak, moi drodzy, ja mam takie rozkminy czasami, że właśnie... Bo budowniczy to jest jeden wielki spoiler i tak dalej. Wiecie, spoiler... O, cholera. Spoiler nie taki spoiler, że od auta spoiler, tylko taki spoiler, że wiecie, że psują fabułę w Bobie Budowniczym, bo na samym intrze już śpiewają, że dadzą radę. To jest takie, widzicie, takie no mechowe, no co to za bajka, że wiecie, że zdradzają fabułę, nie? Takie trochę do głupie, mi się nie podoba. Okej, koleś chyba wjechał w auto. Na całe szczęście, także... Mamy teraz większe szanse, chociaż kurde, tor się zrobił strasznie trudny pod koniec. Dawaj, Galardo, ciś! To jest fajna ksywka, Galardo. Podoba mi się. Będę mówił do syna Galardo, co? nie mam syna. Dobra! Jest! Mamy to! Okej. Długi wyścig. Napięcie było, muszę przyznać, ale spoko. Ja spróbuję, wiecie co, jeszcze później ulepszyć to Galardo. Jestem ciekaw, czy się da jakoś. Dobra, to teraz tak, chyba jeszcze jeden wyścig musimy zagrać. Tak jest. Co my tu mamy? Dobra, niech będzie ten tor. On jest podobny długościowo do tego sprinta, także walnijmy sobie tor. Eliminacji nie lubię, tam chyba była jedna eliminacja. Nie, eliminacje to jest taki... Eliminacje i próba prędkości, to są dwa tryby, których tak... No średnio za nimi przepadam, nie? Cała reszta jest spoko. Patrz, jak wzięci. Co to było?
Epicko, epicko, epicko poszło na samym starcie. Patrzcie, kurde, jak zostali w tyle. Jednak jakie to Lambo jest cudowne. Wiem, powtarzam się, ale kurde, jestem tak podjarany tym autem. Jak to mówią młodzi ludzie, masakracja. Jak mi ktoś napisze, kto to kiedyś powiedział, to dam mu, nie wiem, coś mu dam. Coś mu dam, jeszcze pomyślimy co. O ja pierdziele. Miota nim jak szatan. Oj, psiarnia. Będą nas zaraz pewnie gonić, bo jesteśmy pierwsi. No, kurde, spadłowa typie. Ja pierdziele, no. Co to było? Co ja tak zwalniam? Rzewnic nawet nie wjeżdżałem aż tak bardzo. No kurde, już straciłem całą przewagę, jaką sobie zrobiłem na starcie. No. Zarąbisty zakręt, super, 2 na 10. Spadł, uwaga. Tak, wiem, jeżdżę agresywnie, ale komputer też mnie traktuje strasznie agresywnie, więc ja nie będę mu dłużny. I również będę go posuwał. Dobra, jedziemy. Zium, zium, zium. O ja pierdzielę. Agresywnie w zakręt, jak to na Kamala przystało, ale spoko. Najważniejsze, że wyrabiam i... Dobra, już myślałem, że wjadę w ten murek, ale na szczęście nic się nie stało. Nic się nie stało. Wow. What the fuck, czemu oni mnie nie gonią? I chyba kogoś innego gonią. O dziwo. Nie wiem, zawsze gonią pierwszego, dlatego się tak dziwię, czemu nie jadą za mną. Śmiesznie powinni mnie gonić. Ale dobra, no ja nie będę narzekał. Wow, wow, wow. No i niedobrze. Koleś mnie chce wziąć, a dobra, nie weźmie mnie. Może pomarzyć. Ja jestem niedostępny. Ojciec, no i mam psiarnię. Dzień dobry. Panie kierowco, znaczy panie kierowco. Panie władzę, nie łamie prędkości. Zabarykadujmy. Dobra. On też to wjechał. O kurde. Ej, dobra, trzeba to wykorzystywać, te elementy otoczenia. Oni też to wjeżdżają. O kurde, jeszcze te radiowozy, no... Panie, proszę się odpicować ode mnie. Panowie tylko przeszkadzają w zabawie, no. No nie, będę musiał uciekać policji po tym wyścigu. Ach, shit. Nie chcę. Średnio mi się chce, no ale dobra. Bo już dzisiaj naprawdę, powiem wam, tyle się z tymi kamieniami milowymi męczyłem, żeby zmierzyć się z Mingiem, że mam już dość policji na dzisiaj w tej grze, naprawdę. No ale dobra. Miejmy nadzieję, że damy radę. Nie no, spokojnie powinniśmy dać radę. Ten cholerny zakręt, jak ja go nie lubię. To jest drugie kółko? Aha, to są dwa okrążenia w ogóle, aha, czyli zaraz skończymy, dobra. Myślałem, szczerze mówiąc, że są trzy okrążenia. Nio, nio, ijo, ijo, nie dogonicie mnie, nas nie osiadł. Nas nie dogonię. Zium, zium, zium. Dobra, kolejny zakręcik, itera nitra. Pojedziemy sobie po wewnętrznej, tu jest... Będziemy mieli trochę przewagi. Jeszcze, dobra. Wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Okej, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Oni, widzę, tam powoli mnie doganiają, bo oczywiście dostali ultraskrypta na prędkość. Ale nic im to nie da, bo ja już wygrałem. Okej. Dobra, moi kochani, także tu odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że jakoś się strasznie nie przedłuży, bo nie wiem, w sumie ile odcinek trwa. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro albo w Need for Speed Most Wanted, albo w serii Pograjmy Wy, jeśli będę miał z kim nagrać odcinek. Na razie!